Cześć, witajcie widzę w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak wiecie, bądź też nie, LEGO Ninjago ma takie swoje dwie podserie, czyli Legacy, które zostało wprowadzone w 2019 roku oraz Core, czy też Evo, które zostało wprowadzone w tym roku 2022. No i dzisiaj wspólnie zastanowimy się, która z tych dwóch podserii jest lepsza z LEGO Ninjago, a która to jest gorsza. Także zapraszam do oglądania. A nawet spytałem was na mojej karcie społeczności jakiś czas temu, która waszym zdaniem seria jest lepsza. No i zobaczcie teraz wynik. Zdecydowanie z waszym zdaniem LEGO Ninjago Legacy jest lepsze. Ale jakim jest? Moim zdaniem przekonacie się za chwilę. I zastanowimy się nad tym pod wieloma względami. Przede wszystkim minifigurki, zestawy, opłacalność oraz oczywiście kluczowa tutaj końcowa nota, która z tych dwóch rzeczy jest po prostu fajniejsza. Tak, zaczynamy sobie oczywiście od początku, czyli od minifigurek. I tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o Ninjago Legacy, mieliśmy lepszych wrogów. To na pewno. Bo mieliśmy naprawdę wielką różnorodność. Przede wszystkim mieliśmy różnych jakby wrogów odnowionych. Na przykład mieliśmy tych z Wojowników czwartego sezonu. Na przykład piękne minifigurki jak Pytora, bądź też Overlorda w tych nowych wersjach. To naprawdę jest bardzo fajne i godne uwagi. No i po prostu, no, mieliśmy również takie fajne figurki jak na przykład Jacoba. To naprawdę jest bardzo fajne i uważam, że właśnie dzięki temu Legacy ma większy plusik. Natomiast jeżeli chodzi o wrogów Evo, no to jest po prostu bardzo źle. Mamy tylko i wyłącznie takich dziwnych wężonów, które to mają po pierwsze takie same głowy jak były w sezonie jakby no 11 i 15 oraz dodatkowo są jakby bardzo powtarzani, bo mamy właściwie tylko dwa takie rodzaje i są one wpychane na siłę już w tych zestawach po prostu z Evo, dlatego też mam nadzieję, że więcej zestawów z Evo nie będzie. W każdym bądź razie, te minifigurki po prostu są jak dla mnie, znaczy ładne, no ale kurczę ile można, tak? Mamy po prostu cały czas tą samą powtarzalność, a w Legacy zdecydowanie jest to mniej powtarzalne, jest to po prostu bardziej różnorakie. Także tutaj pod względem wrogów zdecydowanie wygrywa Legacy, ponieważ mamy po prostu większą różnorodność wrogów i tyle, a w tym Evo tylko wpychane na siłę te wężony. Natomiast jeżeli chodzi o minifigurki ninja, to tutaj jeżeli chodzi o Ninjago Legacy, to mieliśmy te stroje. Kai Legacy, jej! Świetna minifigurka, co nie? Na pewno go wcześniej nie widzieliście. Ta minifigurka Kaja Legacy jest po prostu najbardziej powtarzaną z Ninjago, zdecydowanie. Dlatego też po prostu te stroje są średnie. W sensie, jak wyszły najpierw, to mi się podobało, aczkolwiek oczywiście ich powtarzalność po prostu sprawiła, że są one słabe, tak? Mieliśmy te stroje, mieliśmy również stroje jakby odnowienia trzeciego i czwartego sezonu oraz Zane dostał ten strój taki jakby odnowienia z piątego. Mieliśmy też różne stroje, na przykład Złotego Lloyda, mieliśmy też Samuraja X Nie i mieliśmy też minifigurki z tych Epic Battle setów po prostu czterech ninja. Właściwie było tych strojów takim dużo, aczkolwiek mi zdecydowanie bardziej podobają się stroje z Evo, ponieważ mamy tutaj tego typu kolorystykę, bardzo ładnie wyglądają, moim zdaniem są naprawdę świetne minifigurki. Między innymi też tego Jaya wyciągnąłem na przykład z magazynu ostatnio, więc sobie zobaczcie, jeżeli nie widzieliście przeglądu ostatnio. W każdym bądź razie naprawdę bardzo mi się podobają te stroje i to są z moim zdaniem najlepsze stroje w całej historii Ninjago, naprawdę. Także tutaj no myślę, że punkcik jednak dla Core, jeżeli chodzi o Ninja. Ale nie możemy też zapomnieć o tym, co przygotowało dla nas LEGO Ninjago Legacy w zeszłym roku, czy oczywiście o 10-leciu LEGO Ninjago. Tutaj też jakby dodaję ten punkt przy minifigurkach, ponieważ właśnie głównie o nie chodzi. Mieliśmy tam po prostu te złote minifigurki ninja. Naprawdę są piękne i wydaje mi się, że są to właśnie no, jedne z lepszych z Ninjago, tak? Jednak jakby te Evo nie mogą z nimi konkurować. W każdym bądź razie po prostu te minifigurki zostały wydane na 10-lecie i dlatego też było kilka zestawów na 10-lecie. Dlatego też Legacy ma po prostu punkcik w górę za to, że upamiętniło te 10-lecie LEGO Ninjago. A dobra, no minifigurki chyba mamy za sobą, więc teraz przechodzimy sobie oczywiście do zestawów. I tutaj, jeżeli chodzi o Evo, no to było różnie. Te mechy są moim zdaniem słabe strasznie. No w sensie jakby Evo głównie jakby opierało się na tym, że jest to idea dla dzieci, tak? Jest to bardzo, bardzo dziecięca seria, która jak pewnie widzicie jest bardzo uduplowiona i po prostu nie ma zbyt dużo związanego z samym serialem oraz ogólnie z normalnymi zestawami z Ninjago, no bo to po prostu jest takie, no wiecie, no, bardzo mocno dziecinne i tyle, no, no tyle na temat, tak? A jeżeli chodzi o zestawy z Ninjago Legacy, tam jednak było to zdecydowanie lepiej zrobione moim zdaniem, bo są to zestawy, które jakby mają odnowić nam zestawy z przed wielu laty. Na przykład sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i niestety, no niestety nie szóstego, ale może kiedyś się uda. W każdym bądź razie, no jeżeli chodzi o te zestawy z Legacy, zdecydowanie lepsze są po prostu moim zdaniem, no bo tam mieliśmy też fajniejsze figurki, a to o figurkach było przed chwilą, ale same zestawy też były lepiej po prostu wykonane nawet od pierwowzorów, tak? Na przykład Kruszarka Skał wyszła lepiej niż wcześniejsza Kruszarka Skał, albo ten trening, turniej żywiołów, albo no ogrody, tak ładnie z odnowienia, aczkolwiek takie właśnie główne upamiętnienie tego 10-lecia Ninjago.
W każdym razie ogrody zdecydowanie wygrywają. No i też te Evo, no na pewno było bardzo ładne grafiki na pudełkach tych zestawów. Mi się mega podobały na grafika właśnie pudełek z Evo. No ale taki samochód Lloyda z Evo nie ma co konkurować z na przykład samochodem Kaja z Legacy. Także tutaj jednak przyznaję punkcik Legacy zdecydowanie. No nie tylko przez ogrody, aczkolwiek to głównie, ale też po prostu, no, że Evo miało takie słabe, bardziej po prostu dziecięce zestawy. No i teraz opłacalność tych wszystkich zestawów. I tutaj głównie chodziło mi o magazyny. W sensie jakby, jeżeli chodzi o magazyny, to na pewno w Ninjago Legacy pojawiło się naprawdę bardzo dużo minifigurek Kaja Legacy, albo na przykład Cola i tak dalej. Po prostu te minifigurki są bardzo mocno wpychane. W sensie te z Legacy były bardzo mocno wpychane. Ale to, co mnie zdziwiło bardzo mocno, to to, że właśnie w magazynie Ninjago Legacy pojawiły się również te stroje z Evo, więc właściwie jakby Evo to jest taka zastępcza seria Legacy i jest to bardzo dziwne, że właśnie wyszło to pod szyldem również Legacy, a nie pod szyldem Evo. Także tutaj taki dziwny punkcik, ale nie jest to ostatnia rzecz, ponieważ właśnie w tym magazynie z Ninjago ostatnio dostaliśmy również Jaya z strojami Evo, czyli jakby minifigurki Evo możemy teraz zdobyć i w magazynie Legacy i w normalnym magazynie Ninjago, więc to bardzo dziwna sytuacja moim zdaniem i troszeczkę niezrozumiała przeze mnie. W każdym bądź razie no jest to jakby trochę dziwne, że możemy sobie zdobyć tą minifigurkę za 15 zł, aczkolwiek możemy ją również zdobyć za 25 razem z inną minifigurką. I teraz na przykład w magazynie tym Ninjago dostaniemy również później takiego Cola. Zobaczcie sobie takiego Cola. A potem już będziemy mieli figurki z 16 sezonu, czyli właściwie tutaj tylko i wyłącznie na dwa sezony mieliśmy, jakby na dwa numery tych magazynów mieliśmy po prostu te stroje z Core. Ale w Ninjago Legacy prawdopodobnie zostaną one na dłużej. No i tam już mamy teraz Zayna, mamy też Kaja, mamy też Lloyda będziemy mieli za chwilę oraz znowu Jaya, więc jest to bardzo powtarzalne po prostu. Dlatego też te stroje też się będą moim zdaniem powtarzały i po prostu będziemy ich dostawać również na pęczki. Także troszeczkę słabo, aczkolwiek no tak to już wyszło. Dlatego właściwie obydwa te magazyny, obydwie te rangi, te jakby pod serię, tak Evo i Legacy, no miały dużo swoich figurek w magazynach, więc właściwie no obydwie te serie raczej na pół takie punkty. Mi się wydaje, że w sensie głównie w tej kategorii chodziło oczywiście o wskazanie tej bardziej opasanej serii pod względem minifigurek i tak dalej. No i wydaje mi się, że tu właściwie nie mogę przyznać danej serii punktu, ponieważ no i Evo i Legacy będą miały moim zdaniem bardzo powtarzalne figurki po prostu w magazynach. Także teraz czas na oficjalny werdykt, która z tych dwóch podserii jest moim zdaniem lepsza. Zdecydowanie Legacy, na pewno Legacy, ponieważ jeżeli chodzi o minifigurki, to tutaj wrogów zdecydowanie mieliśmy lepszych, mieliśmy takie fajne figurki, jak na przykład Jacoba i tak dalej, no wiecie o co chodzi, po prostu fajne odnowienia starych figurek, albo nawet pojawienie się figurek, których wcześniej nie było, czyli właśnie no Jacoba, tak, na przykład. A jeżeli chodzi o Evo, mieliśmy tam po prostu wrednych, małych, pomarańczowych wężonów i tyle, tak, to właściwie byli jedyni wrogowie. Jeżeli chodzi o stroje, zdecydowanie bardziej podobają mi się te stroje z Core, aczkolwiek tutaj Legacy też nie ma w sumie nic sobie do zarzucenia, oprócz tego Kaja Legacy i tyle. A jeżeli chodzi o zestawy, zdecydowanie wygrywa Legacy, ponieważ mamy tam po prostu fajnie zrobione odnowienia zestawów, które kiedyś się pojawiły, po prostu takie fajne smaczki mamy dla fanów Ninjago prawdziwych, którzy oglądają te Ninjago od początku albo chcieliby zacząć swoją przygodę z Ninjago od początku, tak? A Evo miały po prostu swoje pokraczne mechy. Były też fajne konstrukcje, na przykład klasztor, w sensie dojo, temple, albo jakiś ten mech tam też w sumie wygląda takie spoko, ten ultra mech ninja i tak dalej. No ale te po prostu zestawy były bardziej przeznaczone dla dzieci. Wiecie, kupujecie jakiemuś takiemu 5-6-latkowi zestaw, on się po prostu tym nawala, bawi się, no i tu właściwie praktycznie nic nie odpadnie. Troszkę przesadziłem chyba, ale nieważne. Tutaj jakby nie podpadają takie małe elementy, tak, to po prostu jest głównie dla zabawy, aczkolwiek właśnie Legacy wydaje mi się, że też bardziej pod półkę. Po prostu fajnie to wyglądało, na przykład ogrody, no wiecie o co chodzi. Tutaj w Evo czegoś takiego nie dostaliśmy. No i w magazynach też mamy po prostu napęczki tych strojów w Legacy i będziemy też mieli pewnie Evo. Także tutaj właściwie, tak jak początkowo powiedziałem, żadnej z tych dwóch serii nie przyznam punktu za tą ostatnią kategorię. Także wydaje mi się, że zdecydowanie LEGO Ninjago Legacy wygrywa w tej konkurencji jakby. Wy napiszcie oczywiście w komentarzu, jak waszym zdaniem to wygląda, w waszej hierarchii i tak dalej. A my widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście wiecie co macie robić. Łapeczka w górę oraz subskrypcję, byście nie przegapili kolejnego tego typu odcinku na moim kanale. Oraz oczywiście dzwoneczkiem, byście dostali wszystkie powiadomienia na cały po prostu czas. Powiadomienia wszystkie i tyle. Także to, no właściwie tyle. Jeżeli chodzi o Evo, to właściwie jedyne co mi się podobało, to te figurki. No jestem z tego dumny, że mam wszystkie po prostu figurki z Evo, całą szóstkę ninja i tyle. A reszta po prostu moim zdaniem zdecydowanie lepiej wyszła w Legacy. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!